Państwa w programie Konik. Dziś moim gościem jest kobieta, amatorka aktywności fizycznej, sympatyczna, pozytywnie zakręcona, pełna energii. Fitness i taniec to jej pasja i zarazem sposób na życie. Marta Kaczmarek, instruktorka, właścicielka klubu fitnesska w Tarnobrzegu. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Marta, kiedy tak naprawdę zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? Czy od zawsze byłaś pasjonatką aktywności fizycznej? No, odkąd pamiętam, już w szkole podstawowej bardzo lubiłam lekcje wychowania fizycznego, brałam udział w licznych sekcjach sportowych, więc myślę, że tutaj nauczyciele po prostu zaszczepili we mnie tą pasję już od dzieciństwa. Później, w późniejszym czasie rozwinęło się to już w szkole średniej, gdzie brałam udział w licznych zawodach sportowych i tam pan Karol Bury, obecnie prowadzący siłownię oraz również sekcję rycerską, zaproponował mi, żebym wzięła udział w zawodach, mistrzostwach dla licealistów w aerobiku sportowym i ta przygoda też się tak na mnie dobrze wpłynęła i rozwinęło, że zaczęłam o tym naprawdę myśleć poważnie. Przez kilka lat brałam udział w różnych zawodach fitnessowych, młodzieżowych, później startowałam jako już dorosła kobieta, no i myślę, że to przez około 5-6 lat się utrzymywało. A kiedy tak naprawdę postanowiłaś zostać instruktorką fitness? Plan taki podjęłam w momencie bycia już na studiach, na pierwszym roku. I wówczas w 2004 roku zrobiłam pierwszy kurs szkoleniowy, instruktorski do prowadzenia zajęć jako instruktor fitness. Pierwsze zajęcia ogólnie prowadziłam, jak w większości młode osoby zaczynają, czyli gdzieś tam w szkołach podstawowych było wynajmowanie sali, czy w różnych ośrodkach sportu. Także tak zaczynałam prowadzić zajęcia. Czyli Twoja pasja jednym słowem stała się pracą? Tak, będąc na studiach już myślałam o dwóch kierunkach, czyli byciem nauczycielem lekcji wychowania fizycznego, ale również, jeżeli no w dzisiejszych czasach wiadomo, że bywa różnie, zabezpieczyć się tak, aby móc w przyszłości jeszcze ewentualnie prowadzić zajęcia i z dziećmi, ale i też z dorosłymi jako właśnie instruktor fitness. Klub, którym dziś kierujesz i w którym jesteś instruktorem, powstał w 2006 roku, a więc ma już 8 lat. Jakie były początki? Ciężko było? Tak, ciężko było, ale chyba moja ta pasja i determinacja, w którą po prostu miałam w sobie, pomogło mi to. Po ukończeniu studiów, po zdaniu już pracy magisterskiej, no było się ciężko dostać jako nauczyciel wychowania fizycznego. Próbowałam w kilku szkołach, pracowałam jako nauczyciel, ale mimo to nadal gdzieś tam miałam z boku te plany być nadal instruktorem. No i w 2006 roku postanowiłam, akurat mi się skończyła umowa o pracę, że jednak będę działać na swoim. I z Urzędu Pracy dostało mi się wówczas dostać 12 tysięcy i te 12 tysięcy przeznaczyłam na doposażenie, wyposażenie stanowiska swojego pracy i otworzyłam taki mały lokal, około 30 metrów kwadratowych, gdzie mogłam wykonywać ćwiczenia z paniami i za ten właśnie sprzęt, który kupiłam, czyli piłki, hantle, stepy, tam zaczęłam swoją działalność taką gospodarczą. Czyli z założenia najpierw Twoje zajęcia były skierowane tylko do kobiet, czy nie? Tak, one były najpierw skierowane do kobiet i taki był plan i zamysł, ponieważ w Tarnobrzegu po prostu nie było na rynku takiej możliwości, żeby można było tak w profesjonalnym gdzieś klubie sobie ćwiczyć. Były owszem różnego rodzaju zajęcia, ale były to zajęcia gdzieś po szkołach czy na obiektach sportowych, ale nie było takiej oferty dla kobiet, więc po prostu pomyślałam sobie, że to będzie dobry pomysł. Czy ograniczenia wiekowe wówczas jakieś były? Czy kobiety w różnym wieku pojawiały się na zajęciach? Nie, myślę, że nie było tak ograniczeń wiekowych, ale nie było też to tak usystematyzowane, jak w tej chwili jest. Po prostu przychodziły panie, które chciały ćwiczyć, czyli w wieku od 20 nawet i do 60 roku życia. No teraz to troszeczkę już inaczej wygląda, ponieważ klub się rozszerzył, powiększył, wybudowaliśmy salę. Sala ma 100 metrów kwadratowych, jest to nowa sala oddana do użytku. Ona w tej chwili dopiero 2 lata funkcjonuje. Na tej, której się właśnie w tej chwili tutaj znajdujemy. I tutaj już zajęcia zostały podzielone na różny wiek i dostosowane do możliwości osób ćwiczących. Czyli ta oferta zajęć jest dziś znacznie większa i zupełnie inna. Tak, przez te 8 lat bardzo dobrze i ja jako instruktor fitness się rozwijałam, jak również nabywałam nowe doświadczenia i zdobywałam nowych instruktorów, którzy są u nas na rynku i współpracuję z nimi, więc ta oferta jest bogatsza. Począwszy od tego, że ja jako jestem instruktor fitness również prowadzę i zumbę, i zumbę dla dzieci, ale mam też instruktorów, którzy na przykład przyjeżdżają spoza naszego regionu i gdzie prowadzona jest na przykład yoga, prowadzone są zajęcia też taneczne, gdzie prowadził Piotr Kiszka, Marek Duda. Są różni instruktorzy, są też u nas i kobiety, które prowadzą zajęcia, jest aerobox, jest pilates, także oferta jest bardzo, bardzo skierowana. Niedawno bardzo postarałam się o to, żeby były zajęcia również bogatsze dla dzieci
I oprócz tego, że mamy zumbę dla dzieci, którą ja prowadziłam, wprowadziliśmy balet. Przyjeżdża też do nas pani Justynka z Sandomierza, gdzie prowadzi balet dla dzieci od 3 do 6 lat, a druga grupa jest od 7 do 12, jak również taniec nowoczesny i współczesny mamy. Także myślę, że z czasem naprawdę się to bardzo rozwinęło i teraz jest bardzo, bardzo bogata oferta. Pojawiają się tylko kobiety na zajęciach, czy jednak mężczyźni też czasem się skuszą i zawitają tutaj? Również też mamy mężczyzn, jest nieznacznie mniej, owszem, ale pojawiają się ze względu na to, że na przykład są prowadzone różnego zajęcia jak zdrowy kręgosłup i prowadzi go to Krzysztof Kaczmarek, on jest też rehabilitantą i masażystą i tam do niego również przychodzą mężczyźni. Prowadzone są również zajęcia power pump, czyli ze sztangami, też prowadzą u nas to mężczyźni, czyli Krzysztof Kaczmarek, instruktor Piotr, więc myślę, że tutaj też zachętą dla mężczyzn jest to, że jestem instruktorem jednak mężczyzna i mogą do tej grupy sobie dołączyć. Marta, czy planujecie jakoś rozbudowywać swój klub, czy tylko będziecie się ograniczać tutaj do sali i do prowadzenia zajęć właśnie tu? Nie, staramy się iść do przodu i staramy się tą swoją ofertę poszerzać. No i naszym planem jest już gdzieś mniej więcej pod koniec listopada, pod początkiem grudnia otworzyć drugą salę. Mniej więcej sala będzie miała około 100 metrów kwadratowych. Będzie to taka siłownia dla kobiet, gdzie będą maszyny, bieżnie, rowery, eliptyki. Również będzie sauna, więc będzie można skorzystać piętro wyżej właśnie z takiej siłowni. Myślę, że ta oferta będzie skierowana i dla kobiet, i dla mężczyzn. Jak również będziemy wprowadzać treningi personalne, więc będzie można z daną osobą rano, po południu czy wieczorem wykonać trening personalny. Marta, jak dziś wygląda Twój dzień pracy? No jest to dzień pełen naprawdę wielu wrażeń, ze względu, że zaczynam od samego rana i kończę o 23. Rano oczywiście znajduję się tutaj w klubie, gdzie trzeba wykonać różnego rodzaju jak porządki, wszystkiego dopilnować. Natomiast po południu zajmuję się marketingiem, staram się rozreklamować nasze zajęcia, również wychodzi z różnymi propozycjami, promocjami, więc jest ten dzień taki naprawdę bardzo aktywny. Natomiast wieczorem już zaczynamy zajęcia od godziny 16, więc no, jestem tu cały czas w klubie i na recepcji. Później mam zajęcia z dziećmi czy z dorosłymi, więc kończę w sumie zajęcia gdzieś koło 23. Jest to bardzo taki aktywny dzień. A poza tym staram się jeszcze promować, więc dużo rzeczy na zewnątrz robimy. Czyli angażujesz się w wiele imprez, chociażby przychodzi mi na myśl Dzień Dziecka w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czy rozpoczęcie bądź zakończenie sezonu z klubem Bodymors w Tarnobrzegu. Tak, bardzo się cieszymy z tego tytułu, że chętnie nas zapraszają, ponieważ mamy tak bogatą ofertę tych zajęć, więc możemy się naprawdę wszędzie gdzieś zaprezentować, a to jest dla nas też bardzo ważny plus, względu na to, że te dzieci, które na przykład tańczą, są doceniani i możemy ich po prostu zabrać to dane miejsce i oni naprawdę mogą tam pokazać swoje umiejętności i nas to bardzo cieszy. Wymaga to od nas dużo naprawdę też zaangażowania, ze względu na to, że musimy sobie przygotować stroje do tańca. A w klubie planujecie coś u siebie, bo też organizowałaś nieraz Dzień Kobiet, chociażby. Tak, staramy się oprócz tego, że prowadzimy zajęcia takie fitnessowe, to również integrować się z osobami, które do nas do klubu chodzą. No i tutaj właśnie wychodzimy z różną ofertą, czy tak jak był właśnie Dzień Kobiet. Teraz w planach jest Halloween Party, także serdecznie zapraszam wszystkie dzieci o godzinie 16 w piątek 31 października. Będzie to impreza otwarta dla wszystkich dzieci z Tarnobrzega. Warunkiem tutaj przyjścia na imprezę do klubu będzie przebranie lub jakiś malutki gadżet związany z Halloween. No i oczywiście będzie rozdanie cukierków. Będzie konkursy, będą na najlepsze przebranie. Te zajęcia takie taneczne z konkursami będą od 16 do 18.30, natomiast później od 19.30 oczywiście będzie impreza integracyjna dla naszych tutaj klubowiczów i to już będzie taki party Halloween, oczywiście też będą konkursy, zabawa i myślę, że do 23.00 tutaj poimprezujemy. Marta, jeśli nie fitness, to co? Gdybyś dzisiaj nie była instruktorką, czym byś się zajmowała? Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego, więc myślę, że nadal w tym kierunku bym pracowała. No niestety nie da się tego tak połączyć, czyli być nauczycielem i prowadzić tak już rozbudowaną firmę, która w tej chwili jest. Więc myślę, że nadal byłabym nauczycielem. Chociaż nadal spełniam się tutaj w tej roli, ponieważ mam grupy dziecięce, więc jakoś mi tak jest blisko to, że pracuję z dziećmi, więc mam takie wrażenie, jakbym pracowała w szkole ze swoimi klasami. Dziś chyba figury może Ci pozazdrościć niejedna nastolatka. Czy kiedykolwiek miałaś problemy z wagą? Nie, nie miałam problemów raczej z wagą. Starałam się zawsze zdrowo i aktywnie żyć. Myślę, że tutaj nigdy nie było to dla mnie jakąś wielką przeszkodą. Mimo, że urodziłam dziecko, mam wspaniałą córeczkę, która ma 3 lata, ale staram się, żeby ona była aktywna i ja razem z mężem, więc myślę, że to było dla mnie zawsze pasją. Dziś wiele kobiet chce zrzucić trochę ciała. Co poleciłabyś tym kobietom?
No myślę, że należałoby się z taką kobietą przede wszystkim spotkać, czy w klubie, porozmawiać, bo od tego powinniśmy zacząć i dobrać jej po prostu dane zajęcia, bo tych zajęć jest naprawdę dużo, a każda kobieta, czy to będzie kobieta z nadwagą, możemy jej dobrać naprawdę różnego rodzaju zajęcia, takie cardio, żeby troszeczkę zrzuciła tej tkanki tłuszczowej, odbudować jej mięśnie, a są osoby, które potrzebują takich zajęć bardziej rehabilitacyjnych, czy zdrowotnych i tutaj bardziej bym zaproponowała zdrowy kręgosłup, czy jogę, czy pilates. Bardzo dużo osób do nas na przykład chodzi też starszych. Mamy takie zajęcia jak 60+, więc też ta oferta jest dla takich osób, więc możemy takie zaproponować zajęcia jak pilates, gdzie są wzmacniane mięśnie głębokie, mięśnie brzucha, mięśnie kręgosłupa. Są takie spokojne zajęcia przy relaksacyjnej muzyce. Myślę, że każda osoba, która do nas przyjdzie i będzie chciała z nami porozmawiać, zawsze coś indywidualnie do niej dobierzemy. No to drogie panie, zatem zapraszamy na ćwiczenia i na zajęcia. Ja przypomnę, że moim gościem była dzisiaj Marta Kaczmarek, właścicielka, instruktorka klubu fitnesska w Tarnobrzegu. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.